21 radnych było za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta Sieradza. Wcześniej o wykonaniu budżetu przez prezydenta Sieradza pozytywnie wypowiedziała się także Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. To jest nasz wspólny budżet. To jest ciężka praca nie tylko radnych Rady Miasta, to jest praca prezydenta miasta. Ale również chciałbym podkreślić, że to jest ciężka praca całego zespołu ludzi. Naprawdę podnieśliśmy poprzeczkę bardzo wysoko i jeden z takich wskaźników, który jest dziś bardzo istotny, a który mówi o skali przedsięwzięć, które w Sieradzu się dzieją, to jest kilkadziesiąt inwestycji drogowych w samym Sieradzu. Tu mówimy o chodnikach, o parkingach, ale również i o drogach. Na sesji nie zabrakło także interpelacji radnych. Radny Mirosław Owczarek poruszył temat przyznawania mieszkań socjalnych zlokalizowanych przy ulicy Wojska Polskiego. Dlaczego 3 miesięcy te mieszkania stoją puste, nie są nikomu przyznane? Czy nagle potrzeby mieszkaniowe się w Sieradzu zmniejszyły, czy jakieś inne kłótnie nie są? Wyjaśnienia w tej sprawie udzielił wiceprezydent miasta Rafał Matysiak. To jest prozaiczny przypadek, że nie mamy kogo tam zasiedlić. Nie dlatego, że nie ma ludzi z wyrokami, tylko po prostu nie chcemy dopuścić do tego, żeby te mieszkania były zdewastowane jak na ulicy Orzechowej. Muszę Państwu powiedzieć, że zapraszaliśmy ludzi. Nie mamy ludzi z mieszkań komunalnych do eksmisji, dlatego że każdy z nich, którzy ma wyrok eksmisyjny, podpisał z nami umowę i nie chce być eksmitowany, zostaje i spłaca. Jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową, brzydkie słowo, wyselekcjonowaliśmy 5 osób takich, którzy jakby dają nadzieję na to, że nie zdewastują tego mieszkania i będą płacić, i prowadzimy rozmowy, natomiast reszta to są wyroki eksmisyjne z mieszkań socjalnych, no to troszeczkę w głowie tak, gdybyśmy trzecie tam. I te mieszkania po prostu czekają z troski o to, żeby nie były zniszczone. Sprawę skomentował także prezydent miasta Paweł Osiewała. Takie mieszkania mają być poniekąd nagrodą, pomocą w trudnych losach dziejowych, ale w jakiś cudowny sposób również znajdują się środki na to, aby nie wychodzili nasi najemcy z mieszkań komunalnych, jeżeli mają proponowane socjalne, i znajdują się kwoty 10, 20, 30 tysięcy, aby spłacać swoje zobowiązania. Naprawdę musimy tutaj podchodzić bardzo rozsądnie. Na sesji poruszono także temat opłat za wodę na terenie miasta. Zgodnie z decyzją i wnioskiem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągu i Kanalizacji, woda w Sieradzu opłata za wodę i kanalizację, i prosiłbym, żebyśmy w ten sposób rozpatrywali to łącznie, dlatego że koszty wody będą troszkę większe, ale kanalizacja będzie sporo mniejsza, czyli łącznie na opłatach mieszkańcy Sieradza będą mieli tę opłatę 30 groszy mniejszą na każdym metrze sześciennym i wody, i kanalizacji. Decyzja ta na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu została przyznana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu. O opłatach za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy rozmawialiśmy z prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu Krzysztofem Grabowskim. W obszarze miasta tutaj w wyniku analizy łączna stawka za wodę i za ścieki my proponujemy, żeby była niższa o 31 groszy. No, dla gminy takie korzystne wieści nie są, dlatego że przede wszystkim jest mała ilość ścieków odprowadzanych. To mówimy o kanalizacji sanitarnej. Mała ilość ścieków odprowadzana systemem kanalizacji sanitarnej i to przekłada się na koszty. W tej chwili jest jeszcze decyzja, jest nieprawomocna RZGW, także tutaj był czas na wnoszenie odwołań. Spodziewamy się, że wójt gminy Sieradz odwoła się od tej decyzji. No tutaj podwyżka to jest dość znacząca, bo to jest prawie na łącznej stawce o 60 ponad procent.